Witam, z tej strony Rafał, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Sonic Superstars, ta animacja do... W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, Speed Jungle, dokładnie tak, Speed Jungle jako trip, lecimy. Zobaczmy, z czym będzie się jadło Speed Jungle jako trip. Okej, już widzę, że początek jest kompletnie inny. Tu jakąś przepaść zapewne, kuźwa, pod spodem. A, tu jest pierścień też, swoją drogą. A, dobra, nice. Zapomniałem, że przeszczypniła drop dasha. Right? Para. Nie, proszę, ja tam poskoczyłem. Okej. Wow. No tam pewnie jest znowu przepaść. Właśnie słyszałem, że aktualnie ten poziom ma, znaczy ten poziom, poziomy w historii Trip ma holendarną ilość aktualnie przepaści, więc to jest, wiecie, taki dymps style. Kuźwa, nie mogę się doczekać. Sięgam, znaczy to już widzieliśmy to w akcji po części. Okej, dostałem się tutaj w taki sposób. Nic czy coś. Dobra. Ten plus jest taki, że nie trzeba już zdobywać szmaragdów, like, to jest spoko, I guess. Papara. Jeden z najlepszych tracków w tej grze. Sięgam. Okej. Para. W sumie śmiesznie, że naprawdę Chup ma aktualnie spindasz niczym Vector w Nakleskej Addix, literalnie. Okej. Dobra, ja zapominam cały czas, że nie da się chwytać. O, dobra, dzięki, jak robo czy coś. At the end of the day. Że nie da się aktualnie, jak nie wiem, jak odbijemy się od sprężyny, to nie da się chwycić w taki sposób ściany. To jest moim zdaniem głupie. Dobra. O! Dawaj to! Zakosił mi, no kurde. Okej, to jest pierścień. Okej. Tutaj mogę się dostać dalej. Dobra, checkpoint. Okej. No i moi drodzy, dochodzimy do mini bossa. Dokładnie tak, więc. Okej, jakaś fioletowa aura tu się zadziała w tej chwili. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli tu jakichś, nie wiem, specyficznych bossów dla Trip. Ja dokładnie nie wiem, jak to w 100% wygląda. Znam pojedyncze szczegóły historii Trip, no bo nie dało się tego ominąć po tylu dniach już od premiery tej gry. Wiem, że są pojedynczy bossowie, znaczy na pewno jeden, o, może powiem w taki sposób. Nie będę, jeśli nie wiecie jeszcze jaki, co, po co i dlaczego, to nie będę może spróbował dokładnie jaki, ale wiem, że jeden boss na pewno się różni, jeśli chodzi o Trip, ale nie wiem aktualnie, czy jest coś więcej poza to. Okej. Pyk. Dobra. Tak, teraz widzę, że są dwa uderzenia na fazę. Z tego co rozumiem, przynajmniej przy okazji tej pierwszej fazy tak było. Okej. Dobra. God damn it. No i są kolce, w drugiej... Tak, jak widzicie, właśnie dwa uderzenia są na fazę. W drugiej fazie nie było jeszcze kolca, a w tej chwili są, więc... Taka też zmiana się zadziała. Kuźwa mać. Dobra. Okej. Dobra. Pyk. Jeszcze zipie, kurde, głupi pajac. No i jeszcze musisz atakować tymi kulami. Literalnie, Jezu. Ci bossowie naprawdę będą trwać 200 razy dłużej. Jesus. Dobra. Lipim pepperoni. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay. Tak więc, Trip got through act 1, moi drodzy, i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać jej akt 2. Bo zapewne to będzie coś w stylu właśnie aktu Sonika, tylko w jej wydaniu. Czemu nie ma cutscenek między tymi aktami? Like, Jezu, jakie to jest kurwa tanie. Aha, to po prostu będzie akt Sonika, tak? Tylko w wersji Trip. Okej. Okay. This is kinda anticlimactic.
No dobra, spoko. To jest spoko poziom, więc nie mam na co narzekać. Ale mówię, póki co zanosi, że to po prostu jest to samo. Mówię, no może będą jakieś pojedyncze różnice, bo zapewne tak, no ale... Wciąż myślałem, że to będzie jakiś kompletnie oryginalny poziom, ale w co ja w sumie wierzyłem? Dobra. Okej. No, mamy tutaj na przykład zamiast platform, mamy używanie aktualnie mocy czujek. No, a takie pojedyncze, takie malutkie zmiany aktualne. O, mogę się sufitu czepić. That's neat. Pyk. Dobra, nieważne. Okej. Spikes forewy. Uff. Nani. Było słychać nawet dźwięk, że się doczepiłem, ale się nie doczepiłem. Się okazało. Żeby było śmiesznie. Okej. I Funk powraca. Once again. Dobra. O. A, chill. Pierścień. Rosnąć dowiedziałem the hard way, że ten laserek, który aktualnie wypuszcza nas Fang z tyłu, którego w tej chwili aktualnie nie widać, on jest one kill, literalnie, on was zabija na jednego hita, znaczy one kill, no właśnie, one hit kill, literalnie, więc bardzo fajnie, nie wiem kuźwa czemu tak jest, tak literalnie, no ale tak sobie ktoś wymyślił, więc, o, dobra, nieważne, okej, okay, nice. Dobra, nice. Fajne jest to, że w sumie do sufitu może się nią doczepić. W sumie nie spodziewałem się, że będzie się tak dało. Więc... That's neat. Czy ona troszeczkę pod względem doczepiania się do ściany przypomina mi troszeczkę SPO z Nagreskiej Addicts. Tylko no, pod względem jest lepsza, że... Dobra, ja tego nie... Nie chcę tego! O tyle jest lepsza, że mówię, że no, może się doczepić też do sufitu. Nie mam zamiaru tego ogrywać. Literalnie to jest ten sam Special Stage 5, tylko po monetkę. Like, literalnie gra za każdym razem... Nie chcę, kurwa. Gra za każdym razem mnie tu literalnie wrzuca w tej chwili, a ja nie umiem tego przejść. Special Stage 5 zsiepał Kersona i nie mam zamiaru tego przechodzić. Wystarczy, że dwa razy przeszedłem już to, bo przechodziłem na Let's Playu, przechodziłem sam. To mi kuźwa starczy. Jebać ten Special Stage, like, literalny. Jest jedyny Special Stage, w którym nie ma tych wiązek śmiesznych, które nas przyspieszają, przez ten aktualnie Special Stage jest kuźwa naprawdę trudny. Dobra, okej. Jak sami widzicie, one hit kill. Bo kuźwa nie mogłem się tam przedostać, przez to już byłem spalony, że tak powiem. For some reason. Okej, teraz pójdę w prawo w takim razie, nie będę szedł w lewo. Dobra. Jezus, ileż oni nawpierniczali kolcy w wersji 3 tego poziomu. Boże święty. Naprawdę. Okej. Dobra. Ten laserek też jest szybszy z tego, co zauważyłem w wersji 3. Dobra. No literalny hard mode, no mówię. To tak jak wspominałem o tym w poprzednim odcinku, jest tu literalny hard mode, więc wszystko się zgadza aktualnie. Więc tak, na pewno będziemy więcej razy ginąć, co zresztą też już widzicie. Okej. God damn it. God damn it. Przebijaj się przez to, plus. Okej. Okay. Dobra. Nit. Tak więc, Strip got through Act 2, moi drodzy. No to lecimy dalej. No, literalnie nie ma cutscenek. Okej. To jest tym bardziej śmieszne, że no mówię, podstawka miała cutscenki.
Po prostu nie chciało im się robić cutscenek dla trzy. Literalnie im się nie chciało tego robić, po prostu. Najnormalniej kuźwa na świecie. Nie ma innego wytłumaczenia. Czemu ten motylek tak długo, że tak powiem, tak długo mu zajęło, powiedzmy, zajęcie się mą skromną osóbką, like, what the fuck. Przez chwilę byłem literalnie ślepy. Nie patrzę, co zrobiłem. Okej, okay, nice. Och, trip. Dobra, mogę zrobić tak zawsze. Dobra. Jezu, ile przeciwników w tym jednym miejscu. Why though? Dobra. Spoko. Na lewo. I okej. Dobra. Przysięgam za każdym raz, za każdym razem Sony Crash Vibes, jeśli chodzi o te grindy. Tak jak mówiłem, Dimps Style. Trochę mnie cofnęło. Not gonna lie. Kurde pajacu. Jeden. Nani. Okej. Na lewo. Dobra, i zaraz będzie trzeba uważać, żeby znowu nie wpaść w przepaść. Right. Dobra. Wygincie pajace. Dobra. Trzeba poczekać. Dobra. Chyba na pałę idę, nie wiem, czy robię do... Nie robiłem dobrze. No, pójdę dołem może teraz, co? Nie wiem, bo czemu by nie? No i tak jest w samym miejscu. Dobra. Ta fizyka naprawdę literalnie czasami zawodzi, przysięgam. Okej. To ten, do trzech razy sztuka czy coś. I guess. Czy najchętniej bym tam kuźwa walnął spindasza po prostu. Pod pewnym względem. I do ściany, ale wolę nie ryzykować, bo gdyby nie ci przeciwnicy z kolcami, to wtedy... Dobra, spróbuję. No, ale dlaczego kuźwa ona nie chciała się złapać? Jezu, literalnie jak robimy double jumpa, to jej możliwość łapania się tych cholernych ścian nie istnieje, no. No kurwa, mądry, naprawdę mądry design postaci, literalnie. Widzimy się, moi drodzy, za chwilę, bo nie ma sensu, żebyście patrzyli na to samo once again, więc do zobaczenia za chwilę. Okej, moi drodzy, wróciłem. Like, literalnie ten segment tak mnie wkurwiał, za przeproszeniem, że stwierdziłem, że wygwizdane i użyję super formy. Pomijmy ten cały syf, bo like, literalnie. Dobra. Okej, czy mogę się odmienić? Nani? Nie mogę się odmienić? Bez jaj, ty, no... Przecież innymi postaciami da się odmienić. Okej, okay, co to było? Nie mogę się odmienić literalnie z super formy. Okej. Okay. W normalną formę, jako trip. Like, literalnie nie mogę. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, kuźwa, będzie zabawnie z tą postacią. Już zaczynam żałować, że zacząłem to nagrywać, co? Okej, okay, dobra. Ajajajajaj. Dobra. Aha, to jest po monetkę tylko, dobra. No literalnie nie można się odmienić z powrotem. No tego, że z Sonikiem, Tailsem i Knuxem nie ma żadnych problemów.
Dobra, okej. Przy okazji mogę wam w sumie pokazać, że aktualnie... Oj, muzyka się spieprzyła, to powinno teraz lecieć muzyka bossa, ale ci muzyka poziomu... Boże święty. No, mogę przy okazji wam pokazać, że zawsze jak dochodzimy do bossa jako superforma, to zmienia nas w normalną formę. Będzie lecieć cały czas teraz muzyka... Wiecie co, jak powiedziałem pod koniec historii Sonika, że ta gra w sumie nie jest jakoś wielce zabagowana i w sumie jest mniej zabagowana niż inne gry z Sonikiem. Nie, wiecie, jednak cofam to, co mówiłem. To jest kurwa żart. Jaka ta gra ma... Jakie ta gra ma problemy. Ale hej, pokażę wam chociaż tego bossa w tej chwili, jak działa, bo zakładam, że chyba na mnie nie wywali znowu buga, right? I guess so. Jest tak, na tym aktualnie polega boss, trzeba aktualnie uderzać tymi jego łapskami, trzeba nakierować je tak, żeby sam siebie uderzył, więc... O, okej. Okay. Więc tak to działa. No i później wypuszcza rakietki. Tutaj powinien wypuszczać niebieską rakietkę, o jest. W normalnym, oryginalnym bossie, że tak powiem, zawsze wypuszcza niebieską rakietkę. Widzę, że w tej chwili w pierwszej fazie wypuszcza same czerwone. Jak widzicie, niebieską możemy odbić w jego stronę. Okej. Okay. Ale sięgam, cudownie gra się w tego bossa z muzyką... Okej. Okay. Muzyką poziomu. Więc tak, literalnie nie jest mi dane przejść tego bossa na wizji bez żadnego buga, więc to jest w sumie zabawne. Albo i nie, zależy jak kto na to patrzy. Dobra. Okej. Ale mówię, to jest coś, co muszę pamiętać na przyszłość. Jeśli chcę się zmienić w super formę jako człyp, muszę być w 100% pewien, że chcę przejść cały poziom jako człyp smok, bo like literalnie. No to jest kuźwa. To jest dramat jakiś. Ech. Okej. Okay. Dobra, nice. Ile ty typie bierzesz na klatę? Jezusie Mario. Nareszcie. Ja pamiętam, że ludzie wszyscy narzekają, niemalże wszyscy, że minusem sporym tej gry podstawki są zbyt... Czy dwie nutki jakby le... Tak, dwa razy leciała muzyka poziomu pod rząd i nie ma muzyki skończenia... I'm fucking done. Jak już kontynuując, co mówiłem, co? Boże święty. Tak, ludzie narzekali, że podstawka ma za długich bossów. Ja nie byłem jednym z tych osób. Ja uważałem, że to nie jest aż takie złe. Like, a tutaj? Tutaj jest dopiero dramat. Jezu, jaki zabagowany odcinek. Przysięgam. Moi drodzy, na tym odcinku Sky Temple. Ja mam dość, literalnie mam dość. Dziękuję za nie i do zobaczenia na następnych odcinków. Mam nadzieję, że mieliście frajdę chociaż z tego, co się działo, bo... Ja kinda tak, ale zarazem czuję się trochę zażenowany na go na live. Tak już mówiłem, do zobaczenia w następnych odcinków. See ya!